sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra. Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk. W studio witamy dawno niewidzianego Wojciecha Bochnaka, wiceprezesa Śląska Wrocław. Witam Ciebie Wojtku serdecznie. Witam serdecznie. Awansowaliśmy do kolejnej rundy Ligi Konferencji, to się tak nazywa. Teraz, proszę Państwa, jak nas Państwo oglądacie, to być może właśnie w tym momencie Śląsk gra już z zespołem z Armenii, bo rozmawiamy kilka dni przed tym meczem. Natomiast Wojtku, powiedz, co to jest za rywal? Bo dla Polaków, dla polskiego kibica, no Armenia to jest kompletnie nieznany kraj piłkarski. Ja myślę, że trochę niedoceniamy drużyny, czy generalnie kraju, do którego jedziemy, czy do Armenii, bo nasza reprezentacja trochę, jak pamiętamy, trochę się męczyła z drużyną armeńską, jak graliśmy z nimi. Ostatni mecz na 2-1 strzelił w 96 minucie Robert Lewandowski, a 3 minuty wcześniej oni mieli setkę, sam wyciągnął Fabiański. Czyli dobrze to pamiętasz, chciałem to wspomnieć, czyli wcale to nie jest taka reprezentacja, która jest bardzo słaba i my bardzo się męczyliśmy, żeby wygrać i wygraliśmy szczęśliwie z Armenią, więc drużyna, z którą gramy, sprawiła niespodziankę, bo jednak wygrała sfaworyzowany Ferencvár, którego składzie grało trzech reprezentantów Węgier, którzy grali na Euro, uczestnicy Euro, czyli Kolić czy Viola. Więc na pewno to nie będzie słaby rywal. Tam jest większość piłkarzy z Armenii, z tego co sprawdzałem, jest chyba dwóch zawodników z Wybrzeża Kości Słoniowej, więc na pewno nie będzie to łatwy rywal. I też należy pamiętać, że będziemy grali geograficznie w bardzo dalekim kraju i na dużej wysokości, jak sprawdzałem, to chyba 1700 metrów nad poziomem morza będziemy grali, czyli na pewno z innym powietrzem, rzadszym powietrzem, nie wiem jak będzie z temperaturą, więc te wszystkie okoliczności geograficzne też nie będą łatwe, więc jedziemy na pewno tam nie na łatwy mecz i nie na wycieczkę, tylko jedziemy walczyć o to, żeby przejść tą drugą rundę i mówiąc wprost, nie przegrać. No właśnie, nie przegrać na wyjeździe, rozstrzygnąć kwestię awansu na naszą korzyść u siebie, no bo właśnie Armenia to nie jest, znaczy o ile Liga, znaczy no powiedzmy sobie to szczerze, no reprezentacja Armenii jest od nas o wiele słabsza, tak? My się z nimi męczyliśmy, ale to jest jakby inna para kaloszy. Mimo, że my jesteśmy teraz powiedzmy w jakimś tam delikatnym kryzysie, to i tak nasi piłkarze są o wiele, wiele lepsi od Ormian, ale to się nie przekłada na Ligę, prawda? Ta różnica, bo nasza ekstraklasa wiadomo jaka jest, a Liga Armenii nie jest wcale inna dużo, tak, jeżeli chodzi mi o poziom. To nie jest naprawdę liga, nie wiem, San Marino czy coś w tym stylu. To nie jest Gibraltar, to jest liga, z której przypomnę, przychodził do nas Lubambo Musonda, tak? Grał w tej lidze kilka lat. I na pewno jako reprezentant Zambii tam był, więc to na pewno nie jest, te drużyny, które grają w pucharach, to nie są słabe drużyny. Zresztą tak jak drużyna estońska, mimo tego, że wczoraj trochę się męczyliśmy i wygraliśmy 2-0, to zdecydowanie dominowaliśmy w tym meczu, ale to też był wicemistrz Estonii, tak? Ale nie ma już słabych lig, to najsilniejsze ligi trochę polskiej lidze odjechały, powiedzmy sobie szczerze, a reszta lig jest na podobnym poziomie i mam obowiązek wygrywać z takimi drużynami jak wicemistrz Estonii. No, jestem ciekawy, jak nasz mistrz Polski będzie grał z mistrzem Estonii, bo Legia będzie grała z Florą Tallinn. To też będzie pewna weryfikacja naszego mistrza na tle mistrza Estonii. Ale my się martwimy tym, co będzie za tydzień, czy w dniu dzisiejszym, tak jak mówiłeś, jak odbywa się realizacja programu, jak nasi piłkarze poradzą sobie z drużyną z Erewania. Znaczy, też żeby było jasne, bo tu też nie możemy mówić, że ojejku, nie wiadomo jak będzie, wysoko, prawda, ciepło, daleko i tak dalej, to jest generalnie słabszy rywal. To nie jest Sevilla, czy Feyenoord Rotterdam, czy FC Brugge, tak, to jest na pewno drużyna, z którą będziemy walczyć i myślę, że ją przejdziemy, że ta druga runda będzie tą rundą, którą przejdziemy i będziemy już w trzeciej rundzie walczyć na pewno z rywalem z dużo wyższej półki. No ale też zamiarem naszym jest walka o to, żeby wejść do fazy grupowej. Chcielibyśmy bardzo, ale też tych pucharów, przypominam, że po 6 latach się ich trochę uczymy się tej nowej Ligi Konferencji, też odległości, które nas czekają do pokonania
i mecz w czwartek, to przypomnę, że w niedzielę już będziemy grali z Wartą Poznań, także to właśnie. Wrócimy w piątek, a już w niedzielę będziemy grali pierwszy mecz ligowy z Wartą Poznań, więc ta szerokość kadry jest bardzo ważna. Zresztą ta kadra, która wczoraj nie grała, grała dzisiaj z Piastem Żmigród i dzisiaj wygrała 7-0, więc to ważne, żeby wszyscy piłkarze, którzy wczoraj nie grali, grali dzisiaj, żeby jednak byli w cały czas w cyklu meczowym. Tak? Chciałem jeszcze zapytać o... widzisz, wypadło mi z głowy, o co chciałem zapytać. Jak sobie przypomnę, to do tego wrócę. Natomiast poruszyłeś fajny wątek. Mianowicie, że trener Magiera ma taki sposób kierowania zespołem, że wszyscy mają często grać. Nie wiem, to jest u niego zauważalne chociażby w sparingach, prawda? Było mnóstwo sparingów po to, żeby ci wszyscy piłkarze na obozie grali i teraz widzę, że to jest jakby kontynuowane już na gruncie takim wrocławskim. Tak. Gra jedna ekipa meczu, druga ekipa, która walczy o skład, ma być w rytmie meczowym. I tutaj mam takie pytanie o trenera Lawiczkę, prawda? Mhm. No bo jakby to mnie dziwi i wiem, że kibice też się zachodzą w głowę, jak to było możliwe. Przecież wy trenerowi Lawiczce też mówiliście, żeby stawiał na młodych piłkarzy, prawda? On tego nie robił, Jacek Magiera to robi i szuka jakby, tutaj zmierzam do tych meczów jest więcej, również po to, żeby ci młodzi, prawda, grali. Za Lawiczki tego nie było, za Magiery tak jest. Nie potrafiliście wymóc na Lawiczce podobnych rozwiązań, żeby właśnie więcej może tych meczów rozgrywał, chociażby sparingowych, po to, żeby sprawdzać w nich młodych piłkarzy. No też proszę pamiętać, że to nie jest tak, że prezes czy wiceprezes idą do szatni i mówią trenerowi rób tak i stawiał na takich no i takich okay, piłkarzy, bo to nie jest taka rola no zarządu. Dobra, ale przy zatrudnieniu była przecież o tym mowa, tak? Jeden z warunków był taki, że miał stawiać na młodych piłkarzy. Na pewno bardziej intensywnie zaczęliśmy na trenera Lawiczkę wpływać od grudnia, tak jak rozmawialiśmy kiedyś, kiedy widzieliśmy, że w zasadzie w poprzedniej rundzie Płacheta grał od dechy do dechy i reszta była tylko wypełnieniem składu. No jednak strategią klubu Śląska Wrocław jest to, żeby nie po to jest akademia, żeby chłopcy z akademii nie grali, więc to było dla nas ważne. Kiedy widzieliśmy, że te parametry są zachwiane i nie jest realizowana szeroko pojęta strategia na przyszłość klubu, czyli ogrywanie młodych piłkarzy z akademii, czy nawet tych, których ściągamy i ewentualnie ich sprzedawanie, bo tak też buduje się budżet klubu Śląska Wrocław, więc jeśli to nie było realizowane, no to po prostu rozstaliśmy się z trenerem i trener Magiera od początku naszych rozmów miał za zadanie, że mają grać młodzi piłkarze, ale też pod warunkiem, że oni naprawdę dorównują tym piłkarzom starszym, to nie mogą dostawać w prezencie miejsca w składzie, także to wczoraj grał Praszelik, a na trybunach siedzieli młodzi piłkarze i dzisiaj grali w rezerwach i muszą dążyć do tego, żeby z powrotem wrócić do składu tacy piłkarze jak Bejger, nasi piłkarze jak Łyszczarz, czy ostatnio podpisujący kontrakt Krocz, to są wszystko piłkarze, którzy kiedyś w przyszłości, mam nadzieję, że będą tak grać jak chociażby wczoraj Lewkot, który w ogóle nie miał żadnych kompleksów w grze i miejmy nadzieję, że za chwilę też po kontuzji wróci poprawa i ci młodzi chłopcy będą naciskać na tych starszych, bo to podnosi tylko jakość i konkurencja zawsze wzmaga to, że ta jakość jest wyższa. Fajnie, że Jacek Magiera stawia na młodych. Dobrze, że daje im szansę, chociażby w takich meczach sparingowych. On w ogóle ogląda wszystkie te rozgrywki też, prawda, drugiej ligi. Chodzi na sparingi, rezerw. Lawiczka tego, jak wiemy, nie zawsze to robił. Ale zostawmy już ten temat. Erik Exposito. Wiem, że rozmawiamy jakby, jest dzisiaj piątek, emisja będzie w czwartek. No wakacje się rządzą swoimi prawami z Erikiem Exposito, więc mogło się coś wydarzyć, prawda? Ale jak ty to oceniasz? Odejdzie? Nie odejdzie? To znaczy tak, no okno transferowe w Śląsku Wrocław trwa, w tym sensie, że zatrudniliśmy kilku piłkarzy nowych, zresztą Garcia wczoraj strzelił bramkę i chyba każdy widział, że naprawdę rozegrał dobre zawody w meczu. Słupek jeszcze fajnie. Słupek uderzył, także widać, że będzie wzmocnieniem zespołu i na pewno będzie rywalizował na równym poziomie z Dino Sztiglecem, więc to tylko wzmoży jakość na tym lewym wahadle. Natomiast jeśli chodzi o Erika Exposito, no prawda jest taka, że rozpatrujemy to, że być może Erik Exposito z klubu wyjdzie, jak się pojawi oferta satysfakcjonująca. O kwotach to nie jest miejsce o tym, żeby rozmawiać o kwotach. Jak będzie kontrakt podpisany, to pewnie go ogłosimy. Na dzień dzisiejszy cały czas trwają rozmowy
z zainteresowanymi klubami. To jest kilka klubów, tak? No, jeden klub jest, bym powiedział, bardziej zainteresowany, drugi mniej, natomiast rozmawiamy cały czas. Może być taka sytuacja, że z dnia na dzień może się okazać, że sytuacja już będzie nieaktualna, jak będziecie Państwo oglądać, bo może Erik już z klubu odejdzie, ale to nie jest wcale takie jednoznaczne, bo my też bierzemy pod uwagę elementy sportowe i też nie chcielibyśmy, żeby okazało się, że sprzedajemy Erika Exposita i Exposito i zostajemy z jednym czy z dwoma napastnikami. My też musimy być przygotowani, żeby tych wartościowych trzech napastników mieć i dzisiaj taka sytuacja jest, tak? Bo mamy Exposito, mamy Piaseckiego i mamy Bergiera. To są napastnicy o dobrej jakości. Ja wiem, że wszyscy by chcieli, żeby napastnik w Śląsku strzelał 20 czy 25 bramek. Natomiast no, napastnicy nowocześni to są też napastnicy, którzy pracują w defensywie, mają asysty i tego zawodnika, którego ściągnęliśmy z Hiszpanii, czyli Kaje Quintane, to jest zawodnik z La Liga 2, który ma strzelone bramki, no, ale ma też bramki i asysty. Tak? To jest też zawodnik, który niekoniecznie musi grać na dziewiątce, może grać też na dziesiątce, więc to do trenera Magiery będzie należało to, gdzie ten zawodnik będzie grał. Natomiast Erik jest cały czas jeszcze pod rocznym kontraktem i okno transferowe jest długie, bo trwa półtorej miesiąca i może się okazać, że odejdzie, a równie dobrze może się okazać, że zostanie. No dobrze, a czy wy rozmawiacie z Erikiem na temat przedłużenia kontraktu? Znaczy, czy może nie, czy podjęliście takie rozmowy już, nie wiem, że z agentem siedzicie przy stole, ale czy on wie, że wy na przykład chcecie przedłużyć, jeżeli nie odejdzie? To za szybko jeszcze na ten moment, żeby mówić, że podejmiemy takie rozmowy o przedłużeniu kontraktu. Śląsk-Wrocław ma w strategii... No bo za pół roku będzie za darmo. Tak, ale Śląsk-Wrocław ma w swojej strategii to, żeby... Ale też przyszedł za darmo do nas. To tak, żeby mówić o faktach. Tak jak Puerto przyszedł za darmo i odszedł za darmo, tak podobnie Exposito do nas przyszedł za darmo. Oczywiście Puerto? Chcieli... Nie, przyszedł za darmo Puerto do nas. Tak. Teraz jest faktycznie w Jagiellonii, tak, więc... Podobnie jest z Erikiem. Oczywiście chcielibyśmy go sprzedać za jak największe pieniądze. Każdy zawodnik w Śląsku Wrocław jest do sprzedania, bo taka jest strategia klubu, żeby zarabiać i oczywiście jak najwyżej grać w pucharach i w lidze, ale to jest jeden z elementów normalnego biznesu, więc to jak się pojawi oferta, która nas usatysfakcjonuje, to Erik pewnie odejdzie, a jeśli nie, no to zostanie i pewnie o tym, o czym mówisz, czyli o przedłużeniu kontraktu będziemy rozmawiać. Zwłaszcza, że on zdaje się nie naciska na to, żeby odejść, prawda? Nie, to nie jest... To jest rozmowa, no my jako prezesi nie rozmawiamy z zawodnikami na ten temat, są od tego agenci i dyrektor sportowy, więc to pytania raczej do nich. No tak, no ale to dziennikarze akurat się dowiadują, jeżeli któryś z zawodników bardzo chce odejść, no to... No myślę, to... że Erik dobrze się czuje we Wrocławiu. Właśnie, to chciałem powiedzieć. Myślę, że tak. I stąd też, no jeśli się nie uda go sprzedać, to spokojnie myślę, że podpiszę umowę, chociażby przedłużę o rok, no bo piłkarz jest to bardzo dobry. Wydaje mi się, że za niego można dostać faktycznie duże pieniądze, jak na nasze warunki. No ale szkoda byłoby nic nie dostać, tak? To prawda. Więc takie obopólne porozumienie, czyli że podpiszemy ewentualnie kontrakt o kolejny rok, myślę, że będzie dobrze widziane. Też gramy na kilku frontach. Ja też proszę pamiętać o tym, że gramy w Lidze Konferencji. Dwa dni później gramy już Ekstraklasa rusza. Puchar Polski. No, chcielibyśmy w ostatnim czasie tylko w pierwszej rundzie odpadamy. Chcielibyśmy dalej dojść. Jest druga liga. Także naprawdę tych meczy Śląsk będzie miał bardzo dużo. Trener Magiera to dokładnie policzył. Nie pamiętam, ile tych meczów będzie, ale liczył, że 30 kilka chyba do końca roku, więc naprawdę każdy dostanie swoją szansę i ta kadra musi być szeroka i ona też musi mieć swoją jakość. To proszę jeszcze Ciebie o komentarz do, tylko widzisz, ja nie pamiętam nazwiska, bułgarski napastnik z Ligi Bułgarskiej, niektórzy dziennikarze, ale to chyba w Bułgarii już widzą go we Wrocławiu. Przychodzi do nas? Sorry za to, że nie pamiętam nazwiska, ale pewnie to znaczy, jak jesteś to znaczy, na rzeczy... Jest to tylko tak zwana kaczka dziennikarska. Ja podobnie jak pan redaktor czytałem tą informację, nie zanotowałem nazwiska, ale faktycznie taka informacja krąży w mediach, jest ona nieprawdziwa, na poziomie zarządu nigdy rozmów o takim napastniku nie było. Jest to nieprawdziwe. Czy możemy powiedzieć, proszę, kadra śląska jest
zamknięta na ten moment i jeżeli okaże się, że ktoś odejdzie, no to wtedy będziecie się zastanawiać, czy kogoś sprowadzić, natomiast na tą chwilę już transferów nie będzie. Uważam, że kadra jest zamknięta. Chcielibyśmy trenerowi przygotować kadrę przed obozem. Przygotowaliśmy tą kadrę trenerowi przed obozem. Miał wszystkich zawodników, tych, których życzył sobie i rozmawialiśmy tutaj o wahadłowym, o środkowym pomocniku i o obrońcy, czyli cała trójka do nas przyszła. Przyszło kilku młodych, obiecujących zawodników. Przyszedł też młody bramkarz obiecującego. Strategia była taka, kilku zawodników, którzy mają bardzo mocno wzmożyć rywalizację i też zawodników przyszłościowych ściągnęliśmy, tak? Młodych piłkarzy do rywalizacji i którzy też w przyszłości na pewno będą grać w ekstraklasie. Nie? Mówię o tych młodych jak Chyjek czy Borus, to są zawodnicy, którzy myślę, że będą grali. I kadra jest na chwilę obecną moim zdaniem zamknięta, chyba że będą jakieś wyjścia z klubu, no to wtedy będziemy się jeszcze nad tym zastanawiać. Na dzień dzisiejszy uważam, że tak. Okej, dziękujemy w takim razie bardzo. Dziękujemy też Państwu, to był program Hej Śląsk, a gościem Wojciech Bochnak, wiceprezes Śląska. Dzięki wielkie, do widzenia. Dziękuję bardzo i zapraszam na pierwszy mecz Ekstraklasy z Wartą Poznań. Sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra.